Cześć, tu Joanka. Zapraszam na najlepszy program Weska TV, czyli oczywiście na Backstage Party, w którym pokażę Wam, jak powstają teledyski. Dzisiaj znajdujemy się na planie teledysku, na pięknym planie, chociaż ja to powtarzałam cały czas tam, także już nie chcę Was zanudzać jeszcze raz tym, że ten plan był piękny, ale super się tam naprawdę czułam. W każdym razie jest to plan teledysku Honey do jej drugiego teledysku, który nazywa się Runaway. To oczywiście jest jej nowy kawałek. Bardzo mi się podoba, taki romantyczny, tak amerykańsko brzmiący. Szczerze mówiąc, gdybym usłyszała go w radiu, to nigdy bym nie wpadła na to, że śpiewa to Polka. Ale oczywiście Honey jest młodą, utalentowaną dziewczyną i co za tym idzie, ma niesamowite kawałki. Już teraz zapraszam Was do Stadniny Koni, gdzie kręcony był ten teledysk, pod Warszawą zresztą. Dzisiaj znajdujemy się na planie teledysku Honey, Honoraty Skarbek, w pięknej Stadninie Koni, nazywa się Encanto, a to jest silny Borys, który wyrywa mi się tutaj, bo chce jeść trawę. Ja wiem, że to jest bardziej atrakcyjne niż występowanie w telewizji, także już mu oczywiście na to pozwalam. A Was zapraszam na relację z planu teledysku Honey, czyli oczywiście Honoraty Skarbek do jej kawałka Runaway. Mam przyjemność porozmawiać z Miłoszem, który dzisiaj nie tylko występuje w teledysku jako wyśniony chłopak Honey, właściwie z tego, co zdążyłam zauważyć w krótkim czasie, robi wiele. Przeparkowuje samochody, bardzo ekskluzywne, podgłaśnia muzykę, przewija ścieżki, lata po pendrive'y. Bardzo dużo zadań jak na jeden plan teledysku. No, całkiem sporo tak naprawdę, wiesz, jakieś kaskaderskie popisy na szosie, nie wiem, bieganie w tą i z powrotem, odbieranie i ratowanie naszej gwiazdeczki z wszystkich tarapatów, więc trochę jest tego. Serio z tymi kaskaderskimi popisami mówisz? Wiesz co, nie, no na antenie nie można mówić oczywiście, tak? No ale trochę trzeba było tam się pobawić samochodem, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Rozumiem, a powiedz mi, jak trafiłeś tutaj, muszki jakieś latają, uroki pola, wiecie jak jest, właśnie wieś i Stadnina. Powiedz mi, jak trafiłeś do tego teledysku? Wiesz co, no, droga była dosyć klasyczna, czyli moje zdjęcia zostały po prostu wysłane, Honey wybrała je i no tak... W krótkim, prostym schemacie trafiłem do niej, do teledysku. Rozumiem. A czy występowałeś już wcześniej w jakimś teledysku albo w jakiejś produkcji filmowej? Po prostu występowałeś już przed kamerą? Przed kamerą jeszcze nie. Do tej pory jakieś zwykłe sesje zdjęciowe, tego typu rzeczy, natomiast to jest mój pierwszy taki występ przed kamerą. A twój największy modelingowy sukces albo bez cudzysłowie sukces? Nie, wiesz co, nie uznaję siebie za, w żaden sposób za modela, po prostu tak dla czystej przyjemności, albo gdy ktoś mnie poprosił... Przepraszam, o to, żebym jakieś tam zdjęcia dla niego robił, to tylko i wyłącznie wtedy. Aha, rozumiem. Czyli to nie jest twoja pasja życiowa? Nie. Ja zajmuję się zupełnie czymś innym i dobrze akurat trafiliśmy, bo zajmuję się jeździectwem. Czyli to jest akurat fajne miejsce, gdzie się trochę przynajmniej wychilluję. A miałeś czas na to, żeby pojeździć? No właśnie niestety nie, bo to były ciężkie dni. Miałem nadzieję, że dzisiaj znajdę chociaż chwilę czasu, żeby się pobawić, natomiast no niestety nie udało się. No tak, a będziesz jeszcze dzisiaj brać udział w jakichś scenach, czy już twoja praca jako modela i partnera Honey na planie dobiega końca? Mamy jeszcze scenę do zagrania, wielką romantyczną, czyli praktycznie finałową w całym klipie, no i zobaczymy, jak tam będziemy sobie działać. Aha, no dobrze, ja wiem, że ten klip się chyba kończy dość zaskakująco. Czy ta scena będzie finalna w tym teledysku? Co, to nie jest finalna, natomiast jest... najważniejsza chyba z tego całego teledysku. No, także zobaczymy, jak to tam będzie. No to trzymam kciuki za najważniejszą scenę, za twoją grę aktorską. Czuj się swobodnie i pewnie i dobrze się baw. Mam nadzieję, że jakoś podołam, chyba nie będę się musiał jakoś mocno starać. No. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Oglądacie SK TV klipy na czasie programu Backstage Party. Tego nie widać, tego nigdy nie widać, jak się już ogląda gotowy teledysk, ale na planie często są spartańskie warunki. I tak Honey w swojej zwiewnej, czerwonej kreacji musiała biegać o bosych stopach, że tak powiem, po polu, po tym całym ściętym słomie, sianie i tak dalej. Naprawdę nie było tam zbyt wygodnie. Robaki gryzły, komary zaczęły potem atakować, ale oczywiście ona robiła dobrą minę do złej gry. No i w dalszym ciągu trzymała fason, aż do samego końca, kiedy usłyszeliśmy hasło "Dziękuję bardzo, koniec zdjęć". Naprawdę bardzo ją za to podziwiam, bo to nie jest też takie fajne, kiedy zamiast jakichś wygodnych, sportowych, najlepiej w ogóle wysokich jakichś butów, nosi się nic, po prostu bose stopy i trzeba jeszcze udawać, że jest wszystko super i przyjemnie. No ale z drugiej strony takie poświęcenie właśnie, a później efekt będzie naprawdę super. Ponownie zapraszam Was do tej magicznej krainy, bo tak nazywam to miejsce, gdzie kręciliśmy teledysk Honey do kawałka Runaway.
Ale super, no oczywiście z Hani było fajniej, ale z końmi jest też ekstra. Myślę, że się wokalistka nie obrazi, bo jest naprawdę bardzo przyjemnie stać w takim towarzystwie oraz oczywiście towarzystwie profesjonalistów. Z tej strony Ola. Ola, powiedz mi, czy słusznie robię, bojąc się koni? Myślę, że nie. Nie, konie są naprawdę bardzo kochane zwierzęta, tylko trzeba umieć do nich właściwie podejść. Ja widzę, że one są takie niepokorne podczas tutaj kręcenia scen, uciekają, gdzie sobie pogalopowały w pewnym momencie. Czy to tak zawsze z nimi jest? Mają takie nieokrzesane charaktery, czy po prostu chcą się troszeczkę pobawić i mogą? To tak jak z ludźmi trochę. Są gorsze dni i lepsze, tak? Akurat teraz to przeszkadzają im owady po prostu. Czyli to przeszkadza. Rozumiem. A powiedz mi, czy wiesz, co będą konie robić dzisiaj w teledysku? Czy mam jakieś super trudne zadanie, czy po prostu muszą pięknie wyglądać? Muszą pięknie wyglądać, jak zawsze. A, no to akurat jest proste. Tutaj widzicie pieski. Uwaga, uwaga, nie wiem, czy nam się uda pokazać, ale to jest wielki pies, śliczny koń. Koń myśli, że coś mam do jedzenia, no niestety niczego nie mam. No jest naprawdę... Mam marchewkę, uwaga, uwaga. Cześć, mam dla ciebie marchewkę. O kurczę. Pół palca straciłam w międzyczasie, ale było super, było warto. Bardzo dziękuję za rozmowę i baw się dobrze na planie. Dziękuję bardzo nawzajem. Znajdujemy się na pięknym planie teledysku, zresztą widzicie sami, z piękną i utalentowaną, a nie jest takich wiele, piosenkarką oraz oczywiście blogowiczką, jeżeli nie obrażać się to w dalszym ciągu, ale w dalszym ciągu prowadzisz tego vloga, czyli oczywiście z Honoratą Skarbek Honey. Witam serdecznie w programie Backstage Party. Cześć, witam serdecznie. Powiedz, co będzie się działo dzisiaj w teledysku? Może zacznijmy od tej najważniejszej rzeczy, czyli od historii, tego, co tutaj powstanie. Tu już jest skręcona druga część teledysku, czyli tak naprawdę już prawie kończymy, ale cały teledysk przedstawia historię ucieczki od przytłaczającej czasami chyba wszystkich ludzi rzeczywistości. Tak samo o tym też jest piosenka, dlatego starałam się to odzwierciedlić pod względem snu, przedstawić za pomocą ucieczki od właśnie tego dużego świata w sferę marzeń, a marzeniami w tym teledysku są dla mnie właśnie konie, ponieważ jeżdżę konno od wielu, wielu lat, dlatego chciałam też to przedstawić w tym teledysku, bo wielu ludzi może o tym nie wiedzieć. No to prawda, ja na przykład nie wiedziałam, ale zapytałam się wcześniej Honoratki, czy będzie jeździć w tym teledysku konno i powiedziała, że nie. Dlaczego nie będziesz jeździć? Dlaczego tak wyszło, że mimo tego, że wiesz, że lubisz jeździć, lubisz konie, jest to jakaś tam część twojego życia, to jednak nie dosiądziesz żadnego dzisiaj. Tak, tak, no niestety nie, ale z drugiej strony cały czas jednak ta akcja w drugiej części teledysku będzie się toczyć przy koniach. Na pewno będą one blisko mnie, także jakoś tą miłość przedstawimy w innej formie niż właśnie ta forma jeździecka. Powiedz mi, twoje życie się musiało ostatnio bardzo, bardzo, bardzo zmienić, nabiera coraz większych obrotów, coraz większego tempa. Jak ty się w tym wszystkim odnajdujesz i czy masz czas na to, co robiłeś wcześniej? Tak, dokładnie. Czasami sama nie jestem w stanie uwierzyć w to wszystko, co mnie spotkało i tak naprawdę jestem ogromną szczęściarą. I czy potrafię się odnaleźć? No, czasami jest tak, że mam mało czasu tak naprawdę na wszystko, co robię, ale z racji tego, że skończyłam szkołę, byłam w klasie maturalnej, już jestem po maturze. Jak poszło? Na razie mam wyniki z matury. I to bardzo, bardzo dobrze. Pochwalę się od razu. Z angielskiego 100% i z polskiego 85%, także jeszcze czekam na wyniki pisemne. Także teraz tego czasu mam troszeczkę więcej ze względu właśnie na szkołę, ale oczywiście dalej prowadzę blogi, dalej spotykam się ze znajomymi i staram się prowadzić normalne życie normalnej nastolatki, plus te życie muzyczne. A powiedz mi, co teraz robisz muzycznie, oprócz tego, że oczywiście teraz kręcisz teledysk? Czy będzie jakaś super płyta, czy będą kolejne teledyski? Powiedz mi, jak zamierzasz to rozplanować w czasie, rozłożyć jakby natężenie pojawienia się twoich utworów i twojej osoby w mediach? Na chwilę obecną to wszystko dzieje się spontanicznie, ponieważ ja dopiero wkroczyłam w ten rynek muzyczny i to było takie sprawdzanie tym pierwszym singlem No One. To było sprawdzanie terenu tak naprawdę, czy to się przyda, czy to się, przepraszam, przyjmie, czy to się nie przyjmie. Na szczęście moi fani udowodnili, że warto jednak robić coś w tym kierunku i stanęli na wysokości zadania. No i też miałam okazję zyskać nowych słuchaczy, co niesamowicie mnie uszczęśliwiło. No i będę działać dalej na pewno, ponieważ no, kocham to, co robię. Było to moje ogromne marzenie od wielu, wielu lat i teraz czuję się w 100% spełniona w tym, co robię. Będę na pewno kontynuować.
A propos twoich fanów, z tego co zauważyłam, z tego co zdążyłam zauważyć, masz naprawdę niesamowitą rzeszę fanów, którzy są bardzo wierni, szaleją za tobą i dziewczyny, a przeważnie w przypadku dziewczyn jest jednak często zazdrość. Jeżeli jest jakaś ładna i utalentowana, to od razu piszą, że jest zła, grupa i tak dalej, i tak dalej. Ale widzę, że masz rzeszę fanek i fanów oczywiście. Powiedz mi, czy masz z nimi jakiś kontakt, czy organizujesz jakieś spotkania, czy można cię jakoś spotkać, porozmawiać z tobą, nie wiem, wziąć autograf? Dla mnie kontakt z fanami jest bardzo ważny, ponieważ tak naprawdę cały swój start, cały swój początek i teraz karierę zawdzięczam tylko im, bo przez nich właśnie była ta popularność w internecie. Tak, zawsze kiedy gram jakiś koncert, kiedy pojawiam się na jakimś evencie, czy koncercie organizowanym przez na przykład jak ostatnio SK Music Awards, to organizuję rozdawanie biletów, także zawsze moi fani mogą się ze mną spotkać pod hotelem, porozmawiać ze mną, porobić sobie zdjęcia i bardzo się cieszę, że mogę, że to jest taka forma odwdzięczenia się im za to, co dla mnie robią. Rozumiem. A powiedz mi, chociaż teraz w dzisiejszej sytuacji to się wydaje dość jasne, ale w dalszym ciągu wolałabym to usłyszeć od ciebie. Co jest ważniejsze, moda czy muzyka? No tak, muzyka zdecydowanie. Rozumiem. Czyli gdybyś miała wybierać i gdyby starzyło się tak w twoim życiu, że nie miałabyś czasu na prowadzenie swojego bloga, który oczywiście też ma niesamowitą popularność i rzeszę fanów, to wybrałabyś muzykę, tak? To znaczy, jeśli chodzi o blogi, to na blogach łączę się ze swoimi fanami, tam mam z nimi kontakt, także jeśli chodzi o prowadzenie bloga pod względem kontaktu z fanami, to jest to niesamowicie istotne, także nie wiem, co mogłabym wybrać, ale jeśli chodzi o blok modowy, no to zdecydowanie muzyka w tym przypadku. Rozumiem, no słyszycie. Mam nadzieję w takim razie, że będziesz mieć czas na wszystko i na to, a także na wiele rzeczy, które lubisz, no i że nie zagubisz się w tym, bo podejrzewam, że wielki sukces, no już powoli osiągnięty, czeka już za rogiem, no i pewnie ten teledysk też mu pomoże. Jaka scena teraz przed tobą? Teraz przede mną scena kręcona z chłopakiem, który pojawi się w moim teledysku i nasza interakcja z końmi, także mam nadzieję, że będzie ciekawie i że w końcu spełnię swoje marzenie, czyli swój pierwszy teledysk z końmi. Tak, no to w takim razie trzymam kciuki za spełnienie tego marzenia, no i baw się dobrze na planie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, cześć. This stress is beating me up, got nowhere to hide. Everything's on the wrong side. Come take my hand, we'll go. Zbliża się zachód słońca, a co za tym idzie? Zakończenie zdjęć. Wiadomo, że jeżeli się kręci pole, jeżeli się kręci konie i przyrodę, no to ciężko by było to robić przy sztucznym oświetleniu, chociaż oczywiście teraz technika jest taka, że mogłoby wydawać się nam, że rzeczywiście oglądamy prawdziwe promienie słońca, ale dzisiaj producenci tego teledysku stawiają na naturalność, a co za tym idzie? W momencie, kiedy zgasną ostatnie promienie słońca, zakończone zostaną zdjęcia. Słońce, tak jak mówię, zachodzi, właściwie to już schowało się za drzewami, także myślę, że teraz z tyłu tam za moimi plecami, jeżeli widzicie, jesteście świadkami kręcenia ostatniej sceny. Naprawdę nie mogę się doczekać tego teledysku. Myślę, że będzie romantyczny, piękny. Sceneria taka właśnie była. No i mam nadzieję, że niedługo się pojawi już zmontowany. Trzymajcie się i do zobaczenia. Tu SK TV Klipy na czasie, program Backstage Party, który dobiega już końca. Przypominam, że znajdowaliśmy się dzisiaj na planie teledysku Honoraty Skarbek, Honey, do jej kawałka Runaway. Mi tam, jak wiecie, już na pewno dobrze, bardzo się podobało i mam nadzieję, że w ciągu lata, kiedy jest taka super pogoda, więcej będzie teledysków właśnie takich na świeżym powietrzu, takich naturalnych, przyjemnych, sympatycznych, no i też, że będzie więcej takich miłych artystek. Chociaż zdecydowanie w Polsce są naprawdę bardzo fajni artyści. Zapraszam Was do oglądania kolejnego programu Backstage Party. Do zobaczenia w SK TV. Thank you.